brał pan udział w tworzeniu polskiego silnika diesla. No właśnie, więc to była sytuacja taka. Muszę powiedzieć, że tutaj trochę moja inicjatywa była, bo gdy byłem na rozmowach z Fiatem, który nam robił rodzinę silników, to była tak, 1600, 1800, 2000 i na bazie 2000 diesla. Ja wtedy pomyślałem tak, my tego wszystkiego od razu nie uruchomimy, a byłem wtedy dyrektorem ośrodka, więc już miałem coś do powiedzenia więcej niż jako główny, bo byłem jeszcze w międzyczasie byłem głównym konstruktorem fabryki. I ja mówię tak, słuchajcie, rezygnujemy z diesla, a to były pieniądze, to była dość duża różnica w cenie, żeśmy tam zarobili, no cała ta, powiedzmy, licencja, ta budowa tych rodzinnych silników, to była kilkanaście milionów dolarów i na tym zaoszczędziliśmy chyba jakieś 2 miliony dolarów. A dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że mówię tak, jeżeli zrezygnujemy, to my sami zrobimy tego diesla. Tylko trzeba było tak zrobić, żeby nad Fiat no, nie oskarżył, że po prostu bierzemy ich licencję. Zmianę zrobiliśmy następującą. Mianowicie zrobiliśmy inny rozstaw osi cylindra, a więc inny silnik. To była pierwsza taki pomysł, żeby zmienić rozstaw osi. I później pewne zmiany, powiedzmy, w samej budowie. Wtedy nawiązaliśmy kontakt z Ricardo, taki abonament, żeśmy podpisali z nimi, płacąc rocznie tam chyba 12 tysięcy funtów, a w zamian za to mieliśmy kontakty z nimi. 2 razy w roku jeździliśmy do nich, przedtem zawsze przekazując, co byśmy chcieli od nich się dowiedzieć. Względnie jakieś mieliśmy pytania, szkolenia, raz w roku przyjeżdżali do nas oni. No i ta współpraca rzeczywiście była bardzo duża i przy tym dieslu, który żeśmy zbudowali, zrobili, to był bardzo nowoczesny silnik. Uważam, że on był konkurentem silnika diesla, który był robiony, który był w Andrychowie robiony, a który był stosowany później w Żuku. Ten nasz silnik, tamten silnik był właściwie na bazie takiego stacyjnego silnika, który zresztą robili profesorowie z Politechniki Krakowskiej. I my byliśmy konkurentami. Nasz silnik był bardzo lekki, 100 kilo ważył. Tamten ważył dużo więcej. No ale był zrobiony, była zrobiona duża seria, nawet kilkadziesiąt, 60 sztuk tych samochodów. No ale później się wszystko to jakoś tak zakończyło. Jak wiemy, upadło to i ten silnik został tylko, powiedzmy, no, jako w materiałach archiwalnych i w muzeum, powiedzmy. Ale rzeczywiście silnik był bardzo udany.